Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. No, po raz kolejny po trochę dłuższej przerwie. I swoją drogą chyba powinienem robić trochę częściej takie przerwy, bo to co się potem dzieje w komentarzach to jest... z tego się tak idzie pośmiać naprawdę. Jedni z was błagają mnie o kolejny odcinek Gothica, dosłownie mnie błagają. Następni wyzywają, jeszcze inni jakieś teorie dziwne, że jak zachorowałem jak JJ Joker i umarłem śmiercią tragiczną, albo nie gram, ponieważ moja postać jest tak chujowa, że nie chce mi się grać. No to jest... To jest naprawdę... Ach, o, siema. Roma... O! Dobra. Zacznijmy jeszcze raz. Dobra, no to pomijając ten świetny wstęp. Ostatnio kończyliśmy szukając grobu Quachodrona. I jeszcze wracając do właśnie tego tematu przed chwilą, dlaczego nie nagrywałem znowu przez tyle czasu. Dlatego, że miałem po pierwsze trochę mało czasu, to jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że miałem też pewne problemy z dźwiękiem, a konkretnie z moim mikrofonem. Ponieważ nagrałem dwa odcinki i musiałem je usunąć, ponieważ mój mikrofon podczas nagrywania tych odcinków, no coś po prostu odbiło i za cholerę nie mogłem go odszumić, więc... Więc można powiedzieć, że jestem w tym miejscu po raz trzeci, nagrywam to wszystko po raz trzeci, więc no możecie mnie też zrozumieć. No, ale co w tym momencie robię? Ostatni piedestał znajduje się... Ostatni piedestał. Ostatni kamień znajduje się na piedestale, także cofamy się do magów wody. Teraz to bym miałem dać? Ej, właściwie to co mam? Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać 5 posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych. Ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. A nie, dobra, to jeśli chodzi o budowlę, to wiem akurat gdzie się znajdują. Chodzi mi o ciebie. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Naprawdę dobrze się spisałeś. Mogę ci jedynie pogratulować wykonanej pracy. Teraz działają już wszystkie. Fascynujący widok, nie sądzisz? Masz tu trochę złotych monet. Okej, okay, także wszystkie teleporty działają. Teraz tylko muszę znaleźć ten, z którego wszyscy chyba ten. Nie. Śpi. Okej, okay, grób Quachodrona znajduje się gdzieś tam. Ale ja najpierw sobie pogadam z tym gościem, a pójdę... Boże, nie umiem się wysłowić, fakus. A później pójdę do tej świątyni tam. Ale wszystko po kolei, najpierw pogadam sobie z tobą. Co tutaj robisz? Co ja tutaj robię? Do diabła, co ty tutaj robisz? Osiedliłem się w najbardziej odosobnionej części wyspy, ponieważ potrzebowałem trochę spokoju. Wojna domowa, nachalni bandyci, hordy orków u progu mego domu, to nie dla mnie. Już nie. Miałem dość tego całego szaleństwa. Jest tu trochę orków, ale wcale nie tak dużo. A innych ludzi? Chwała niech będzie Innosowi, ani widu, ani słychu. Aż do dzisiaj. No i? Jak się żyje jako wyrzutek? Wszystko zrobiłem sam. Moją broń, narzędzia, szałas, po prostu wszystko. A przybyłem tu nie mając nic, oprócz dobrego humoru. Jednak czasami... Tak? Czasami żałuję, że nie wziąłem żadnych ubrań. Nie mam pojęcia o tkactwie czy wyprawianiu skór. A noce w tej części wyspy nie są szczególnie ciepłe. Okej, okay, mamy tam chyba 2 ubrania dla niego. Musimy sobie wybrać. Serio? Dawaj, zobaczymy czy pasuje. Jest albo zbroja piratów, albo zbroja wodnego kręgu. I...
Dałem mu zbroję piratów. Jak ulał! Jak mógłbym ci się odwdzięczyć? Całe złoto oddałem piratowi za transport. Mogę ci dać parę starych kamiennych tablic. Masz, weź je. Zawsze mogę znaleźć więcej. Okej. Okay. Jakieś tam kamienne tablice dostałem. Jedną, więc zamyślam się. Zresztą ci się na pewno bardzo przyda, niewątpliwie. No jak wiecie, tutaj są save, gdzie jestem dalej, no tak jak mówiłem, nagrywam to po raz trzeci. Skończ wreszcie z tym czarowaniem. Ej, bo zaraz se wezmę to ubranie i znowu będziesz goły, więc nie pyskuj. Nagrodę się tu prześpię do rana, żeby mi się HP i mana zregenerowała. I spróbuję te ścierwojady zabić. Jest to nowa wersja ścierwojady. Zamknij mordę. Jest to nowa wersja ścierwojady. Natychmiast przestań. Zaraz kiepszny. Dobra. Znowu jedna z tych koniec z tobą. No, koniec z tobą, bestio. Teraz odejdź, bo mi kradniesz expo. Dobra, zobaczymy, czy czegoś tam... Nie! Zostaw go, zostaw go, zostaw go, zostaw go! 300 expo, które należy do mnie, you fucking... Ile on ma życia? A, no trochę mu to zejdzie jednak. Łeb? Powiedziałem, że trochę dłużej niż długo. No i... Dobrze mu tak. Się rzucę na cieniostwara, co teraz ma. Dobra, ja zrobię to, czego on nie potrafił. Gdzie jesteś? Tak, masz tyłek, masz tyłek. Ty z lagą, tak? Muszę ci powiedzieć, że to było naprawdę genialny pomysł. Okej, okay, ja się masz jeszcze raz prześpię, żeby nie marnować mikstur do regenerowania tego i many i życia w sumie. Tylko tym razem do południa. Okej. Okay. Wiesz, że tam gdzieś widziałem ciemne grzyby tutaj. No, jeden. Zawsze to. Czegoś tu pilnowały może? No, jakiś skarb tutaj jest. Ach, sądzę, że coś się znalazło. Mikstury. Jakieś fajne? Pełne many, coś, coś. No. Cóż. Zawsze coś. Okej, okay, i teraz... tak jak mówiłem, idziemy do tej świątyni tam. Po kolejną tabliczkę, która jest nam potrzebna, aby otworzyć tą bramę u kruka. Oh, fuck. Tą bramę u kruka. No tą bramę świątyni Adanosa. Albo fuck, no też co ja mówię, nie bramę. Weź, odejdź, nie lubię się. Bo do otwarcia bramy będzie nam potrzebny, no właśnie, kłachodron. Te tabliczki właściwie to są takie wskazówki. Wskazówki i jakby ostrzeżenia, jak ominąć pułapki, które właśnie w tej świątyni będą się znajdować. Ja w sumie z tych tabliczek za cholerę nic nie miałem odczytać. Ale no to już jest inna sprawa. Okej. Okay. Tutaj siedzi szaman, nie wiem czego widzicie, dlatego od razu sobie Freda przywołam. Jako że ja, jeśli chodzi o czary, nie mam z nim zbyt wielkich szans. Okej.
A jako, że Fred też sobie z nim jakoś genialnie nie radzi, to mu może pomogę trochę. Dawaj. Ale nie tak! Fred, gdzie jesteś? Fred! Fred, ty debilu! Ja, gdzie? Nie. Okej, ucieczka. Ucieczka. I liczyć tu na Freda, naprawdę. Na niego to jak... Ja tu chcę mu pomóc, a ten se kurde poszedł i... No. Idź sobie. Obraziłem się. Niczego nie znajdę. Wiecie co, naprawdę, jak tak... No... Ach. Dobra, poczekajcie chwilę. No okej, już jestem. Ty. Znowu nie mam manu, no to jest jakieś... Naprawdę. Najpierw sprawdzę, czy coś, czegoś tutaj nie ma. Nie. I tu mi się Fred jeszcze raz przyda, ponieważ jest tutaj dosyć dużo przeciwników i... No powiedz mi, że nie chcę marnować many. Gdzie ten ścierwojad? Aha. Dobra, teraz... Żeby on przeszedł za mną, nie idź tam, ty debilu! No i... Te ścierwojady też nie są jakoś zbyt inteligentne. Ale spróbuję stąd jakoś tutaj. Nie wiem, tu może. I walcz. Ej, Fred. Dziękuję. You spin me right round. Fred! Boże, czy ja mam za tobą biegać jak za moim szczeniakiem? Chodź tu! Gdzie ty... A. No ale to po co do rodnik lecia? A, masz problem, tak? Okej, jakieś ciemne grzyby tutaj są. I to w sumie wszystko. No tutaj w sumie jeszcze jest jakieś wejście na górę. O. Ale czy tam co? No może jakieś rośliny tam będą, ale... No nie wiem, zobaczymy. Fred tam dalej stoi. Nie wiadomo po co. Zębate ziele, leśna jagoda, zębate ziele. Nie, w sumie nie było nic jakoś stra... O! Jeszcze jedno zębate ziele. Nieważne. What the f... To się nazywa długa ręka. Dobra, czas mi się skończył, ale... No, spróbuję chociaż pod tą świątynię podejść. Tutaj trochę się bawiłem i z tymi ścierwojadami, jeszcze tam z harpiami. Bo Fred musiał do nich pobiec. Bo trzeba niż te ścierwojady, lepiej od razu podejść do harpi. Okej, jeszcze tutaj sobie go przyzwę. Niech on tam się bawi. Dobra, pilnowały czegoś? Zębate ziele. Dobra, idziemy dalej.
Gdzie to ze mną? Ej, Fred! Chodź. Proszę cię. Błagam. Idioto głupi. Dobra, bo... No w sumie to jest szkielet, to nie ma mózgu, no ale... Nie wiem, cokolwiek. Teraz pójdziesz. Teraz. Aha, jeszcze tam coś się stało. Teraz. Dobry Fred. Brawo. Dostaniesz ciastko. A teraz chodź. Widzisz tego pólnego pełzaca? Jezu. Dobra. Jeszcze raz go przyzwę, ale... Tak, masz rację. Chodź. Chodź po schodach. Dobry Fred, dobry. Dobry. I teraz się bij. Czemu na mnie? No co ja wam zrobiłem? Ja tylko podeszłem. Fred was bije, ale to... Aha. Au. Au, 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 au. Fred, gdzie jesteś? Mnie zabiją zaraz. Tak. Dobrze mi poszło. Jemu zresztą też. Pogratulujmy mu. Za życie tutaj zaraz zginę i... Wolę jeszcze zapisać. Może zróbmy tak. Oczyśćcie tą jaskinię. Znaczy, on oczyści. A ja... Tak, tak, tak. Pewnie. Aha, Fred się rozwalił. Dobra, poradzimy sobie bez Freda w takim bądź razie. Tak. Jeszcze ktoś? Ma coś do powiedzenia? Coś tam jeszcze chodzi, tylko że... Na to trafił. Fuck! A musiałeś być tak blisko, jesteś bardzo piękny. Naprawdę, ale teraz... Tak, 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 zginę. Tak, możecie mi mówić, jaki jestem beznadziejny, jaka moja postać jest słaba, beznadziejna i w ogóle ble 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 ble. I naprawdę i w ogóle i tak. Ale mnie to naprawdę obchodzi tyle co nic, więc... No. Więc piszcie sobie. Dobra, gdzie jest ten pełzacz? Pytanie pierwsze. Pełzacz. Tak, masz. Nie, 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 koniec. Aha, nie mam many, tak? Dobra, walka. Emocjonująca walka. Kto wygra? Uwaga, siły są wyrównane, ale chyba jednak bezimienny ma przewagę i wygrał. Naprawdę, pasujący pojedynek.
Pojedynek mistrzów w ogóle, Shaolin... I jakieś tam słowa, które oni wypowiadali, ale które zapomniałem. Ale wybiłem. Po wielu próbach... Wybiłem wszystko, co tu żyło. Okej. Okay. To jakieś jeszcze ciemne grzyby są. Tu ja sobie pozbieram. Weźmiemy sobie jeszcze tą tabliczkę, która gdzieś tutaj jest. No i skończymy odcinek. Następny, mam nadzieję, że nie pojawi się tak jak... Nie będziecie musieli tyle czekać, tak jak na... Właśnie na ten. Przyjąłem taką nadzieję, no... Wierzcie mi, ja też bym chciał, żeby one się pojawiły szybciej, ale są czasami takie... momenty, że... No... Albo mi się naprawdę bardzo nie chce grać, albo nie mam czasu, albo... No po prostu sprzęt nie pozwala. No są różne sytuacje, także no mam nadzieję, że jakoś to zrozumiecie. Ja się postaram te odcinki wrzucać tak często jak mogę. Jeśli się nie pojawiają, no to po prostu... no nie mogę. W każdym bądź razie wiecie, że żyję, nie umarłem jak JJ Joker. Bo wszyscy wiedzą, że JJ Joker nie żyje. Zginął śmiercią tragiczną, zabity przez fanów Minecrafta. No nie wrzuca Minecrafta i to w ogóle bla bla bla, dobra, save gdzieś tutaj. Niech będzie tu. Dobra, także to na razie wszystko. Żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie.